Dzień dobry Państwu. Ja jako niepoprawny politycznie powiem krótko. Nie będę się mączył. Natomiast powiem, jeżeli mówimy o strategiach inwestycyjnych, to strategie inwestycyjne są takie, jakie reguły gry. A te reguły gry na dzisiaj to wiemy, jakie są. Powinny być długofalowe, policzalne, przewidywalne. Tymczasem ostatnie lata pokazały zamieszanie z biomasą, brak wsparcia kogeneracji, niespodziewana obniżka cen energii elektrycznej. Wszystkie prognozy jeszcze sprzed paru lat zupełnie inaczej nas ustawiały, jeżeli chodzi o przyjmowanie właśnie strategii inwestycyjnych. No i na dzisiaj takim jedynym wyznacznikiem strategii inwestycyjnych to jest rok 2016. Czyli czy spełnimy te normy zaostrzone ekologiczne. W związku z tym wszystkie grupy, z tego co wiem, patrzą, jakie bloki odstawić, jakie modernizować, gdzie instalować instalacje odsiarczania i tym podobnie. I tak wygląda dzisiaj, tak wyglądają dzisiaj strategie inwestycyjne w zasadzie wszystkich grup. Zresztą koledzy tutaj konkretnie o przykładach mówili. W związku z tym, że tak jest, to wymyślono coś takiego jak uruntownienie Opola. Fajne jest. Mi się bardzo spodobało. No teraz jest pytanie, czy wszystkie inne pomysły będą uruntownione w poszczególnych grupach. Ja przepraszam trochę za taką przewrotność, ale no, jako stary energetyk tak to postrzegam. Dziękuję bardzo.